Dzień dobry serdecznie. No co? No, na dziurę. No, umówmy się. Strata punktów. Real wygrywa swoje. 2 punkty do Barcelony. Jak wygra 2 stycznia z Walencją, już jest liderem. Wspaniale. Miesiąc po prostu idealny. Zaraz wam pokażę. I niestety no, trzeba zwrócić tutaj uwagi na błędy Flicka, które popełnił. Bardzo widoczne we wczorajszym spotkaniu. Bo one w ostatecznym rozrachunku mogą zaważyć o tym, o czym mówię od początku, że Barcelona tej ligi po prostu nie wygra. Tego zdania cały czas się będę jednak trzymał. A wytrzymajcie to. 20 zł za pierwszy miesiąc Canal Plus Online tylko do środy. Tylko raz była tak niska cena tego pakietu. Jest drugi raz, wtedy masa osób z tego skorzystała, więc macie czas do środy. 20 zł, tam macie w tym pakiecie wszystko, czyli macie ekstra klasę, macie na zmianę mecze Barcelony i Realu, macie wybrane mecze Premier League, macie NBA, macie KSW, poza tymi kilkoma galami, które są płatne. Wszystko, zresztą jak klikniecie sobie w link, macie tam rozpiskę dokładnie wszystkiego, sprawdźcie sobie. 20 zł za pierwszy miesiąc, nawet czysto dla sprawdzenia warto zobaczyć, bo z doświadczenia wiem, że jak już ktoś zacznie, to z tą ofertą zostaje. Link w opisie, kliknijcie, sprawdźcie, ja polecam. Wiem, że też się to cieszy gigantycznym zainteresowaniem i serdeczne dzięki za korzystanie z linków właśnie u mnie w opisie. Natomiast nie mogę specjalnie podziękować Barcelonie za wczorajszy mecz, ani w zasadzie za ostatni miesiąc. Słuchajcie, wszystko zaczęło się 10 listopada. Wyjazdowy mecz z Realem Sociedad. Zgadza się, trudny teren, nic fajnego, nic przyjemnego, duża przewaga wypracowana, Barcelona przegrywa, to nie pora by bić na alarm. Zdarza się, mówię, trudne spotkania, można się było spodziewać tego typu sytuacji, że gdzieś te punkty się straci, no przecież nie da się wygrywać wszystkiego, straciło się na wyjazdowym meczu z Realem Sociedad. Okej, okay. No ale chwilkę później jest wyjazd do Celty. Znowu, teren, który Barcelonie niekoniecznie sprzyja. Teren, który też może zakończyć się jakimś niepowodzeniem. I rzeczywiście Barcelona ten mecz przegrywa, tracąc gole w 84 i w 86 minucie. Czyli tak, przed meczem te 2-2 jeszcze byłoby zrozumiałe, ale jak prowadzisz do 84, dostajesz czerwoną w 82 i dajesz sobie wbić na dziurę 2 gole, no to umówmy się, mamy prawo mieć sporo tutaj pretensji do drużyny. Przyszła Liga Mistrzów, te rozgrywki Barcelonie idą dobrze, ale no z Brestem u siebie no też nie spodziewalibyśmy się innego wyniku. No i największy dramat z ostatniego miesiąca, Las Palmas u siebie. No przyjeżdża do ciebie Las Palmas i powinieneś się zastanawiać, ile bramek im wciśniesz, ale tak, pierwsza połowa nic, w drugiej przegrywasz, doprowadzasz do wyrównania, ale za 6 minut ci wsadzają znowu drugą i już nie jesteś w stanie na to odpowiedzieć. Żenada, kompromitacja, powiedziałbym nie wracajcie do domu, ale grali u siebie. No ale dobra, jak powiedział Flick 3 grudnia, dobrze, że skończył się gówniany listopad. Manita z Majorką, trudny wyjazd, łatwo, bardzo dobry mecz. Znów pokazaliśmy to, z czego słynęła Barcelona w tej pierwszej części sezonu, tylko niestety odnośnie tego gównianego grudnia, znaczy listopada, to może on do 10, słuchajcie, zaczęło się 10, to może po prostu jeszcze musimy poczekać 2 dni, czyli przed Borussią akurat by się skończyło, no bo wczoraj to było trochę listopadowego klimatu. Słuchajcie, remisujemy z Realem Betis 2-2, ktoś może powiedzieć, znaczy każdy może powiedzieć, remisujemy po bramce w 94 minucie, można było dowieść, ale fakt jest taki, że z tego remisu to my się możemy bardziej cieszyć niż Betis. I to jest w tym wszystkim najsmutniejsze, że nasz poziom gry w tym spotkaniu sprawia, że jak myślę sobie o tym remisie, to mam wrażenie, że to my powinniśmy się bardziej cieszyć, że zyskaliśmy punkt niż Betis, chociaż to on strzelił w końcówce. Bo gdyby zsumować sytuacje, które stworzyli sobie tamci, a które stworzyliśmy my, to niestety nie wypada to korzystnie dla nas. I to jest bardzo zła wiadomość. Jak myślę o Barcelonie, tej ostatniej, chociażby z wczorajszego meczu, to widzę 17-latka, który jest geniuszem, wchodzi w driblingi, szuka przestrzeń, mija 4 graczy, wpada w pole karne i Ferran Torres będący na spalonym zabiera mu akurat piłkę. Ależ pech. Widzę jego, walczącego, przebłyski po prostu geniuszu, no, zagrań, driblingów. Coś pięknego, ten gość ma 17 lat. Nieźle. I widzę całą resztę. I o ile jeszcze w pierwszej części sezonu można było naprawdę z takim dużą dozą pewności Rafinie dorzucać, Lewandowskiego dorzucać, tak teraz Lewandowski oczywiście z golem. Nie możemy się tutaj przyczepiać, bo to jest to, z czego on jest najbardziej rozliczany, zgadzam się, tak? Ale to nie jest
w ogóle nawet taki ułamek tego, co było do tej pory. Dominowania rywala, kontrolowania spotkania, kontrolowania meczu. No, tego po prostu wszystkiego nie ma. I poza Jamalem ja odnoszę wrażenie, że ta drużyna zanotowała spory zjazd. I teraz niestety nie jestem zdziwiony. To jest coś, o czym mówiłem. I nie mówię, że to już się stało, bo zobaczymy, ale możliwe, że tak, trochę na to wskazuje. Czyli co? Bardzo dobre przygotowanie do sezonu, piłkarze grający na gigantycznych obrotach, no ale fakt jest taki, że jeszcze nie było, żeby cały sezon tak zagrać. I pytanie teraz, jak szybko Barcelona odzyska swoją też fizyczność, intensywność, jak szybko odzyska ten blask, który zgasł po tych meczach z Bayernem i z Realem, po prostu, no to był taki punkt, że też pozwala mi to sądzić, że coś tutaj jednak, coś tutaj nie zagrało, że po prostu, no już jesteśmy tak zajebiści, to już jest koniec sezonu. Se uznali, koniec października, nic już nam się nie stanie. No i mamy grudzień, Real jak tylko wygra zaległe spotkanie z Walencją, to wskakuje na fotel lidera, a my będziemy znowu liczyć punkty, ale gramy u siebie na Camp Nou. Poza tym, słuchajcie, no muszę was zmartwić, ale liczenie na to, że do tego 2 stycznia Real będzie miał 2 punkty straty, jest mimo wszystko dość optymistyczne. Bo grając w ten sposób, mamy za chwilkę mecz, tak, wyjazdowy z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, to już w tę środę, oczywiście live'ik będzie. Gramy u siebie z Leganés wspaniały mecz na odbicie się i zdobycie pewnych 3 punktów, ale za tydzień gramy u siebie z Atletico Madryt. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do Atletico Madryt, proszę bardzo. Ich ostatnie mecze to zwycięstwo, 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 zwycięstwo i dopiero 27 października ostatnia porażka z Realem Betis swoją drogą. 8 zwycięstw z rzędu. Przed nami mają jeszcze trudny mecz u siebie z Sevillą, mecz ze Slovanem Bratysława, mecz z Getafe, no dzisiaj z tą Sevillą, więc zobaczymy, czy ten licznik jeszcze się nie podbije, jeżeli chodzi o te zwycięstwa. Gramy u siebie, oczywiście, ale to będzie po prostu zajebiście trudne spotkanie. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na Real Madryt w tym samym czasie, to u nich wygląda to tak, że na szczęście wciśnięty mają finał Pucharu Interkontynentalnego. To daje naprawdę dużo nadziei, nie będę ukrywał, ale po kolei. Najpierw z Atalantą na wyjeździe, zajebiście trudny mecz, ale nas nie interesuje, czy w Lidze Mistrzów stracą punkty, czy nie, ewentualnie jakieś takie osłabienie mentalne, bo nic innego nie przychodzi do głowy. Rayo na wyjeździe, no mecz derbowy, wiadomo, w jakimś tam stopniu, ale jak popatrzymy sobie na tabelę w tym sezonie, no to Rayo jakoś specjalnie dupy nie urywa, też zdołali przegrać niecały miesiąc temu u siebie z Las Palmas na przykład 3-1, ostatnio z Athletic Clubem. No wygrali na wyjeździe z Walencją wczoraj, ale wiemy, jaka jest Walencja w tym sezonie, więc wiadomo. Później właśnie ten finał Pucharu Interkontynentalnego, to jest dobre, bo wciśnięty kolejny mecz. Zagrają u siebie z Sevillą, która też jest cieniem Sewilli sprzed 2, 3, 4 lat. I dopiero wtedy będą mieli ten mecz z Walencją zaległy. I tak uważam, że największym fartem Realu, znaczy gratulacje i dobrze, że się stało, o to mi chodzi bardziej, Realu, poza tym, że wczoraj wygrali pewnie swoje spotkanie z Gironą, co też można było oczekiwać, że będzie trudniej, a nie było, to jest fakt, że Bellingham nie wypada im ze składu. Ancelotti powiedział, że to zejście, ten taki dyskomfort, to po prostu nie chciał ryzykować Bellingham, bo gdyby on wypadł, dla mnie piłkarz numer 1 Realu, genialny 21-latek, po prostu on piłkarsko, no ta wczorajsza asysta do Gullera, to jak on znowu wrócił do tego instynktu strzeleckiego i ta piłka zaczyna go szukać w polu karnym, mówiąc oczywiście kolokwialnie, bo go nie szuka, ale wiadomo, o co chodzi. 5. kolejka z rzędu z bramką. Wróciło to, co było po prostu rok temu. No niestety. Niestety dla kibiców Barcelony. No i ten Mbappe, który jest po prostu... On odpali prędzej czy później, jestem pewien. Bo on strzela, tak jak wczoraj gadaliśmy na live'ie, trudniejsze piłki do wykończenia on wykorzystuje, a łatwiejsze marnuje. No wczoraj tam oczywiście przyjął ręką, więc ostatecznie gol nie byłby uznany. Ale lecisz sam na sam, za plecami masz 5 metrów typa. I po pierwsze, że już z 16 metra uderza. Okej, okay, można tak czy tak rozwiązywać akcję, ale w ogóle nie trafił w bramkę. Rozumiesz? Ten Mbappe to na razie jest ciekawa kwestia. Powiedziałbym nawet bardzo ciekawa.
I uważam, że ta strata Bellingama byłaby dla Realu potwornie kosztowna, ale na razie to tylko dyskomfort, ale też znak ostrzegawczy. No wypadają ci piłkarze w Realu często, teraz znowu Rodrigo. Jeżeli już coś czuje, jakiś dyskomfort Bellingham, to znaczy, że on teraz znowu w tych meczach co 3 dni, no to raczej po 90 minut grać nie powinien, tak na logikę. Ale no zobaczymy, to już jest decyzja Ancelottiego, co jeżeli chodzi o decyzje personalne, sporo też tutaj można mu zarzucać i sporo zarzucają mu też kibice Realu. No ale zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Na razie, po fatalnym okresie gównianej gry, oni są w sytuacji, gdzie przy wygranym zaległym meczu są liderem La Liga. I to najlepiej pokazuje różnicę pomiędzy Barceloną a tym Realem. Real to po prostu wyrwie. Nie idzie, to będziemy się szarpać, będziemy drapać, będziemy walić łbem w mur, aż po prostu go przebijemy. Barcelonie jak nie idzie, to nie idzie. No to nie idzie, no dzisiaj nie był nasz dzień, dzisiaj nie szło, to trudno. No i to jest ta różnica. To nie może być kwestia magii, farta czy układu gwiazd. To jest albo masz determinację, że pomimo tego, że ci nie idzie, złapiesz się za mordę i będziesz próbował, albo po prostu tego pomysłu w pewnym momencie zaczyna brakować i niestety odnoszę wrażenie, że Barcelonie tego pomysłu coraz częściej brakować zaczyna. Nie wyglądają też tak, jak już powiedziałem, fizycznie, dynamicznie. Zobaczymy, jak to się zmieni. Czy trzeba będzie czekać aż do tej króciutkiej przerwy zimowej, mimo wszystko króciutkiej, bo przecież zaraz będzie Puchar Króla już na początku roku, zaraz wyjazd od razu na Super Puchar Arabii Saudyjskiej, więc to nagromadzenie znowu będzie duże, ale może w ten tydzień, półtora zdołają złapać trochę regeneracji, bo tylko na to można po prostu w tym wszystkim liczyć. Ale oby to się jednak stało w grudniu, bo jak my tu jeszcze potracimy punkty i Real po Walencji odskoczy nie na jeden punkt, tylko na cztery, już jest w ogóle pozamiatane. No ale póki co skupić się na najważniejszych meczach. Za chwilkę Liga Mistrzów. I ten mecz z Borussią to na pewno łatwy nie będzie. Nie powiedziałem mu w ważnym aspekcie odnośnie Flicka. Te wczorajsze zmiany, i on to powiedział na konferencji, już myślał o odpoczynku przed meczem z Borussią Dortmund. No to jest dla mnie tak amatorski błąd, że na takim stykowym meczu, gdzie twoja drużyna wygląda źle, nie masz trzech bramek zapasu, to w takiej sytuacji zdejmujesz Rafinie, zdejmujesz Lewandowskiego, będziesz grał Ferranem, który oczywiście strzela gola, ale poza tym golem, gdzie umówmy się, farta miał, bo nawet nie patrzył, że tam chłop zostawił nogę, już tego spalonego złamał, ale zostawiona noga została, więc dobra, nie możemy mówić, ok, ale też co on poza tym zrobił, poza też tym zabraniem piłki Jamalowi? No niestety, tak, Lewandowski też, gol, poza tym nic, pewnie, zgadzam się, ale jednak wolę trzymać Lewandowskiego niż Pau Wiktora, wolę trzymać Rafinie niż Ferrana w takim meczu. No niestety, tym bardziej, że Lewy odpoczywał przed chwilą, no tego też nie rozumiem, no nie wiem. Mnie tutaj z tymi zmianami na pewno bardzo zawiódł, wpuszcza De Jonga, ok, De Jong ostatnio świetne wejście, a teraz De Jong robi karnego, skrobiąc typa po pięcie. Boże! Flashbacki się pojawiają. Ale jeszcze nie ma szlafroczka, spokojna głowa. Oby nie jeszcze, oby go naprawdę w tym sezonie nie było. Chociaż wiary coraz mniej. Widzimy się w komentarzach, dawajcie znać, co wy sądzicie. Trzymajcie się, pa, pa.